tym roku prowadzenie Magdalena Grabowska, chyba myślę, że bardziej znana już jako Boska. Ja tylko powiem, że to jedno z największych odkryć muzycznych 2016 roku. Artystka, która ukończyła zarówno Akademię Sztuk Pięknych, jak i Akademię Muzyczną. Także bardzo wyjątkowa osobowość. Pierwszy nakład jej debiutanckiej płyty Kaktus wyprzedał się 2 dni, zyskując status złotej płyty, a jej utwory jeszcze przed premierą albumu biły rekordy popularności w internecie. Ja nawet dzisiaj rano sprawdzałam i singiel Kaktus z płyty ma w tej chwili 22 miliony odsłon. Myślę, że dzięki serialowi Druga Szansa, dobrze pamiętam, chyba mówię, ten singiel zyskał właśnie tak ogromną popularność, także to będzie nasza prowadząca cały koncert. Koncertem otwarcia będzie koncert zespołu Tulia. Tu myślę, że też nie muszę Państwu przedstawiać bliżej 4 niezwykłych dziewczyn, gdyż były to reprezentantki Polski w 64. konkursie piosenki Eurowizji w tym roku. Kolektywy. Coś, co jest największą wartością, myślę, naszego koncertu głównego.